Ja sądzę, że to, że ja zostałem malarzem, wynikło chyba tylko z tego, że matka tak podsycała we mnie tą taką artystyczną żyłkę. Kolekcjonowała na przykład moje rysunki jeszcze z najwcześniejszego dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Z jakim uczuciem pan wraca, mieszkając od wielu lat już w tej chwili w Warszawie, do swojego rodzinnego miasta? Jakie wspomnienia się z tym wiążą? Wie pani, no wstyd powiedzieć, ale ja chyba jestem mało sentymentalny. To znaczy, ja mógłbym się w każdej chwili przeprowadzić. No może nie pragnąłbym mieszkać akurat w Iranie, ale mógłbym się przeprowadzić gdziekolwiek. Ja się bardzo szybko adaptuję i wydaje mi się, że tam jest moje miejsce, gdzie mieszkam. Czyli ja nie mam zupełnie w sobie tych uczuć sentymentalnych, jeżeli czyta się tam Miłosza, Konwickiego czy innych, to oni bardzo dokładnie pamiętają każdy kamyczek, który gdzie stał i kto co kiedyś powiedział. A ja w ogóle, jak tu wróciłem niedawno, przed rokiem, po 10-letniej nieobecności, to właściwie w ogóle zapomniałem, czy sam jest za tą miejscowością, czy jeszcze dalej, i w ogóle tu zgubiłem się od razu i już. Ja nie mam, po prostu taką mam naturę. Podobno tam, na tym miejscu, w którym stał dom, w którym pan się wychował, już teraz są tylko kamyki, tak? To znaczy, została zaorana ziemia jak po Kartaginie. Początkowo stał jakiś transparent, nie pamiętam o treści, podniosły, a teraz nie ma nic. To znaczy, jest zasiany trawnik i właściwie to miejsce, nie wiem czemu konkretnie służy.